Blondynka postanowiła po raz pierwszy spróbować jazdy konnej. Samodzielnie wsiadła na konia, a ten natychmiast ruszył. Galopował równym tempem, ale kobieta zaczęła zsuwać się z siodła. W panice chwyciła za grzywę, ale nie mogła się mocno złapać. Objęła więc ramionami szyję konia, ale i tak zsunęła się na bok, podczas gdy rumak pędził dalej. Blondynka próbowała zeskoczyć, aby się uratować, ale jej stopa zaplątała się w strzemie i teraz była w poważnych tarapatach. Nogi zostały w górze, a głową uderzała o ziemię, podczas gdy koń wcale nie zwalniał. Sytuacja robiła się poważna. Na szczęście jeden z pracowników parku to zauważył, podbiegł i wyciągnął wtyczkę od automatu.